Zapalmy światło. Znak obecności Pana Jezusa, podaj świeczkę. Tak, trzymaj, tak. Dobrze. Światło Chrystusa. Obu te chleba. Dzięki. Niedługo będziemy świętować wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Pan Jezus wiele razy był w Jerozolimie, ale nigdy go ludzie nie witali tak jak przed jego śmiercią, ten ostatni raz, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy. Wiesz? Co robili? To już wiesz, co robili. Hosanna na wysokości. No, ale co robili śpiewając Hosanna na wysokości? Zaczęli sobie płaszcze i palmy. I palmy przed Panem Jezusem, tak? Przed osiołkiem. To postaw teraz aurusz putę ludzików, niech to będą ludzie, którzy wołają do Pana Jezusa Hosanna na wysokości, rzucają palenki i płaszcze też rzuć, bo rzucali swoje płaszcze przed Panem Jezusem. Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, żeby świętować Paschę ze swoimi uczniami, święto żydowskie, ale chciał również, żeby wypełniło się proroctwo, że król wjedzie do Jerozolimy na osiołku. Dlatego wysłał dwóch uczniów, jak już doszedł do Góry Oliwnej, to wysłał do pobliskiej wioski uczniów po osiołka. I oni mu tego osiołka przynieśli. Tak, wszystkich ustawię dookoła. No, po dwóch stronach, tu i tu. Czytamy sobie teraz z Pisma Świętego, jak to było? Tak. Więc gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebie. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiedzcie: Pan ich potrzebuje i zaraz je odeślę. A stało się to, żeby się spełniło słowo proroka. Powiedzcie córze syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida! Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: kto to jest? A tłumy odpowiedziały: to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Oto słowo Boże. Co u nas tu stało? Możesz patrzeć na cały tłum, że za Panem Jezusem przełóż tam. Weszli z nim do Jerozolimy. To jest brama złota, wiesz? Co, wiesz, co oznaczają słowa Hosanna na wysokości? Witają Pana Jezusa Chrystusa. Dobrze, witają Pana, czyli kogo witają? Jak myślisz, to jest ważna osoba czy nieważna? Ważna. A dawno, dawno temu kto był taką ważną osobą? W państwie, w mieście, w królestwie. Jezus. No, nie, Jezus był tylko tam, a w Jerozolimie. Nie był taki ważny na początku dla ludzi. Kogo się tak wita, jak myślisz? W królestwie. Kogo można tak pytać? Kto jest najważniejszy w królestwie? Nie było prezydenta, tylko na czele państwa był król i król rządził. Tak się witało króla, który wracał z wojny i wygrał.
wiesz, właśnie tak ludzie mieli zwyczajowo witać, rzucali palmy przed nim, gałązki i swoje płaszcze. I w ten sposób cieszyli się z jego powrotu, oddawali mu cześć. A w jaki sposób ludzie się cieszyli na widok Pana Jezusa? Co robili? Powiedz. No powiedz. Rzucali swoje płaszcze. I rzucali palmy. Palmki, gałązki. Czyli widzieli w Jezusie kogo? Króla. Właśnie tak, widzieli w nim króla, który wybawi ich naród. A powiedz mi, Aureguś, kiedy my śpiewamy Hosanna? Na kościele. Kościele na mszy świętej, tak? I jak śpiewamy? Pamiętasz? Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Aleluja, zaśpiewamy aleluja. No to wyobraźmy sobie, że Pan Jezus wjeżdża i zaśpiewamy coś. Że wjeżdża do naszego serduszka i zaśpiewamy aleluja. Co? Dobra. Dobra, śpiewamy. Znasz to? Aleluja. Amen. 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 Amen.